Dziś, delikatnie mówiąc, Mysłowicki Park Słupna raczej nie zachwyca. Wkrótce ma się to jednak zmienić, bo miasto ogłosiło właśnie przetarg na rewitalizację tego miejsca. Wybrany wykonawca najpierw będzie musiał zaprojektować, a potem przeprowadzić pracę. O tym, co się zmieni na Słupnej, Paweł Jędrusik. Wchodząc do Parku Słupna, już na pierwszy rzut oka widać, że to miejsce nadgryzione przez ząb czasu. Mysłowice chcą to zmienić i ogłosiły przetarg na rewitalizację tego miejsca. Mieszkańcy Mysłowic i nie tylko uważają, że zmiany są potrzebne. No to bardzo dobrze. Basen by się przydał tutaj, bo już tak czekamy na ten basen. No, cieszymy się, że tak będzie. Teraz jest to mocno zaniedbane miejsce? Tak, teraz tak. Przede wszystkim przydałby się basen, gdzie można by popływać ewentualnie. Dzieci by się mogły pobawić. Place zabaw dla młodszych dzieci, baseny i więcej ławek co na łowiskach, bo jest ich mniej. Za mało jest dużo ławek na ilość osób czasami. Mogłoby tutaj się coś pozmieniać na lepsze, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dużo takich obiektów w ostatnim czasie zostało zrewitalizowanych, na przykład Sosina, Pogoria, Trójka, Czwórka. Pierwsze wrażenie, przede wszystkim jak bardzo ten obiekt jest rozbudowany, bo jest tutaj faktycznie bardzo duży potencjał. Szkoda, że basen, który właśnie niegdyś był wielką chlubą tego miejsca, aktualnie jest w takim stanie, w jakim jest. Oprócz modernizacji istniejącej niecki basenowej, miasto planuje także zbudować małą architekturę i wybudować elementy rekreacyjne. Mysłowice na oferty w przetargu czekają do 21 sierpnia. Jeżeli przetarg uda się rozstrzygnąć, to od podpisania umowy mamy 24 miesiące na wykonanie i projektu, i samej rewitalizacji. No jeżeli chodzi o utrudnienia, no w tej chwili park jest czynny, także można swobodnie korzystać z baseników, z placu zabaw, z parku linowego. No ale wiadomo, że prace projektowe liczą się z tym, że projektanci będą musieli wejść gdzieś na teren parku. Na rewitalizację Parku Słupna miasto otrzymało 17 milionów złotych z Polskiego Ładu. Nie wiadomo jednak, czy i ile pieniędzy będzie musiało dołożyć z własnego budżetu.